Wow, to kola! Jaka malutka buteleczka! Oj, chyba coś jest ze mną nie tak! Emma jest taka dziwna! O, kola! Zwykły napój bez skutków ubocznych. Cześć dziewczyny, ja też chcę kolę. To właśnie mój rozmiar. Co się dzieje z moją głową? Zrobiłam się mała. A ja z kolei rosnę. Ciekawe, co się ze mną stanie. Emma gdzieś przepadła. Pociągnę to jeszcze raz. Muszę chyba dogonić pozostałych. Jedziemy! Sara, przeniosłaś nas do challenge'u. Nadchodzą smakołyki, ale najpierw trzymajcie to. Ja mam małą porcję. Ja dużą. A ja średnią. Co będziemy jeść? O nie, ostre papryczki. Nie chcę dużej porcji. Współczuję. Nie wiem, czy sobie z małą poradzę. Niech to się szybko skończy. Jest tak gorąco. Minęło. Czy teraz nasza kolej? Ja pierwsza. Myślę, że uszło mi to na sucho. Jest dobrze. Więc zostałem tylko ja. Zaczynam. Zaraz spłonę. Wezwijcie straż pożarną. Już biegnę. Trzymaj. Musisz wypić trochę mleka i ci przejdzie. Znowu mam dużą porcję. Sara i ja nie mamy nic przeciwko. Przy okazji nadchodzi jedzenie. Otwieram pierwsza. Pączek! Dobra, cofam swoje słowa. Też potrzebuję dużej porcji. Ale jej nie ma. A mnie się wszystko podoba, dlatego z przyjemnością zjem to, co jest na talerzu. Trzeba coś zrobić. O, mam pomysł. Postaram się nadmuchać mojego pączka. To działa. Kontynuuję. Przestań, zaraz pęknie. Spójrzcie, jak jest ogromny. A w środku coś się świeci. Zaraz to sprawdzę. Tomas, wracaj. Spokojnie, znalazłem tam garść pączków. Jak fajnie! I jeszcze! I jeszcze więcej! Jak dużo! Nie mam już wolnej ręki, żeby je łapać. Świetny połów! Tym razem to ja rozdaję karty. Wow, mam dużą porcję. Chyba specjalnie sfałszowałaś wyniki. To już nie ma znaczenia. Liczy się to, że dostałam ogromnego burgera. Come on! Jak fajnie. Aż mi ślinka cieknie. Przepraszam, Tomas, ale on jest tylko mój. Oh, baby. Co tak siedzisz? Sprawdźmy nasze talerze. Ja też mam całkiem niezłego burgera i chętnie go zjem. Super, myślę, że mnie też się poszczęści z burgerem. Tylko muszę sama go zrobić. Masz chyba zestaw, zrób to sam. Spróbuję, ale potrzebuję szkła powiększającego. Mam pomysł. Przydadzą mi się miniaturowe szczypce. Dodamy po trochu wszystkiego. Uff, gotowanie jest takie trudne.
dobra. Mamy pierwszego burgera. Możemy próbować. Patrzcie, jaki pyszny. Taki dobry. Szkoda, że tak mało. Ale nie chce mi się już gotować. Zobaczmy, kto co dostał. Nie wolno podglądać. Sama rozdam. To dla ciebie. A to dla ciebie. A to dla mnie. Mam nadzieję, że nic nie zmajstrowałaś. Choć trudno mi w to uwierzyć. Daj spokój, jesteś taki podejrzliwy. Bo zawsze dostaję małe porcje. A teraz nawet nie wiem, co dostałem. Myślę, że to pestka od arbuza. A my z Sarą mamy same arbuzy. Oh, man! Świetnie. I jak mam się tym najeść? Dobra, spróbuję. No to na pewno nie jest tak pyszne jak soczysty arbuz. Ja też chcę spróbować, ale nie mogę ugryźć. No to uważaj! Mój arbuz zaraz spadnie! Co ty zrobiłeś? To nie było specjalnie, Emma! Tym razem ja mam dużą porcję, a Emma ma małą, więc ona zaczyna. Dobra. Wykałaczki i ziarenko ryżu. Co to jest? To jakiś dziwny poczęstunek. A może to jest naprawdę dobre? Muszę sprawdzić. To tylko zwykły ryż, nic niezwykłego. Przestań się śmiać, Tomasz, teraz ty. To rolka! Zaraz się nią zajmę. Wygląda super. Nie mogę w to uwierzyć. Jaka ogromna rolka. Potrzebuję do niej całej miski sosu sojowego i dużych pałeczek. Nie udało mi się złapać. Spróbuję rękami. Dalej, Sara, dasz radę. Prawie się udało. O nie, nie mogę tego utrzymać. Oblałaś nas od stóp do głów. Przepraszam, rolka okazała się bardzo ciężka. Ej, nie jedz tego sama. Musisz się z nami podzielić. Niby dlaczego? Ona jest moja. Tym razem mnie nie oszukacie. Sam rozdam karty. Średnia porcja? Duża porcja? A ja mam małą. Nadal nie wyszło tak, jak chciałem. Co będziemy jeść? Fuj, to ryba! Tak strasznie śmierdzi. A ja myślę, że to całkiem przyjemny zapach. Masz dziwny gust, Emma. Mnie już jest niedobrze. Ty biedaku. Wiem, co masz na myśli. Ja też muszę się szybko pozbyć tej ryby. Brr, to jest obrzydliwe. Nie mogę. Dramatyzujecie. Ryba jest pyszna. Jak ona to robi? Z przyjemnością. Nie spodziewałem się tego po tobie, Emma. Dajcie spokój, po prostu cieszcie się moim oddechem. Słabe usze. Zaraz zaczynamy. Voila. I oto karty. Mówiłem wam. Znowu mam małą porcję. A ja mam średnią. Nieźle. Otwórzmy razem.
Jaki pachnący rogalik. Co to za okruchy? Na pewno się tym nie najem. A ja dostałem dużego, smacznego rogalika. Czegoś tu brakuje. Czekoladowy krem. Tego mi trzeba. Tak jest o wiele lepiej. Tomas, mogę się poczęstować? Okej. O, rogalik i czekolada to włoskie połączenie. Myślę, że wiem, jak jeszcze coś przekąsić. Wyłowię mojego rogalika, a razem z nim będę musiała nabrać bardzo dużo kremu czekoladowego. Pyszne i pożywne. Sara, ochlapujesz mnie. Kurczę, muszę się przebrać. Proponuję zrobić Tomasowi niespodziankę podczas jego nieobecności. To świetny pomysł. Weźmiemy więcej kremu czekoladowego i wylejemy na jego krzesło. Dobra robota, Sara. Jestem. O, mój rogalik. Muszę go szybko zjeść. Tylko, że mam jakieś dziwne wrażenie. Co to jest? Zrobiłyście to specjalnie. O, piękne panie, mam coś dla was. Co powiecie na taką niespodziankę? Te słuchawki są piękne. Już teraz możecie o nie powalczyć. Jestem gotowa zrobić wszystko, by zdobyć tę nagrodę. Ale to nie jest takie proste. Sara, będziesz musiała zacząć wszystko od nowa. I co z tego? Wiem, jak wybrnąć z tej sytuacji. Po prostu odrysuję swoje słuchawki. Już ich nie potrzebuję. No? Wygląda na to, że trzeba się pospieszyć. Kurczę, wszystkie kredki są połamane. Współczuję, Emma. Aby dobrze rysować, trzeba wykonać dokładne obliczenia. Gotowe. A teraz zaczynajmy. Widzę, że całkiem nieźle sobie radzicie. Stop! I czas się skończył. Jesteśmy gotowe. Najbardziej podoba mi się rysunek... Sary. Wiedziałam, że te słuchawki będą moje. Bardzo się cieszymy. Tę słuchawkę zatrzymam, a ta jest twoja, Sara. Dlaczego jest taka ogromna? Nie ma mowy, żeby zmieściła się w moim uchu. Czas na tańce! Ojej, jak głośno! Nie wyglądasz zbyt dobrze, Sara. Ostre i palące chili! Chyba wam się to nie podoba. Ale nic nie możecie na to poradzić. Do dzieła! Narysuję jakiś bohomas, żeby przegrać. Ja mam lepszy plan. Wystarczy, że zaleję moją kartkę wodą. Ups. Co? O nie! Wyszedł mi piękny rysunek. Najwyraźniej masz pecha, Emmo. Przepraszam, ale wyszło mi jabłko. Ups. Ja nie chcę wygrać. Nic na to nie poradzisz, Emma. Taka sytuacja. Jakie to jest ostre. Chce mi się pić. To obrzydliwe. O matko, to niedźwiedź. To ja. Nie spodziewaliście się tego, co? Patrzcie, co przyniosłem.
to miodek. Czas ruszył. Come on! Uwielbiam słodycze. Na pewno wyjdzie mi idealny rysunek. Ha? Wykorzystam ten kubek jako bazę. Ha? No, jestem w tym całkiem niezła. Potrzebuję dużo słodyczy, żeby nabrać energii. Ojej, Sara dosłownie rzuca piorunami. Ha? Jak fajnie jej wyszło. Sara, zobacz, co tam jest. Stop. Moja praca jest idealna. Ojej, ale to nie ona. To wszystko nie to. Oto praca zwycięzcy. Emma, gratulacje. Miód jest twój. Dziękuję. Ale to był mój rysunek. Czyli to mój miód. Nie ma mowy, Sara. Nie oddam go. To pszczoły! Pomocy! Oh, man! Całkowicie o was zapomniałem. No to bierzmy się do roboty. Co to za dziwny zapach? No. Tylko nie to! Śmierdzący ser! Wiedziałem, że wam się spodoba. Ha? No to jedziemy. Tym razem nie muszę się w ogóle starać. Ani spieszyć. No nie. Lepiej, żeby to się szybko skończyło. Niewiele mi zostało. Nie wiem, dlaczego tak się starasz, Emmo. Zamyśliłam się. Ale nie szkodzi. Aha. Wiem, jak to zepsuć. Genialne. Czas ucieka. Kończymy. Nie obrażę się, jeśli przegram. No. Ja też nie. Co ja widzę? To przecież abstrakcja. Co za geniusz. Gratulacje, Mia. Ale ja nie chciałam wygrać. Jakie to obrzydliwe. Smacznego. Co za pyszności. Cukierki, ja też chcę. Chwileczkę. Wow. Jaka ogromna paczka! Yes! Macie wielkie szczęście! Pojedynek, czas zacząć! Jeden pędzel mi nie wystarczy. Wezmę cztery naraz. Wow! Wow, jak pięknie mi wychodzi! No! Po co używać pędzla, skoro ma się palce? To przecież najlepsze narzędzie! Jesteśmy gotowe! Widzę, że wszystkie świetnie się spisałyście, więc podzielimy się przysmakami. Może nie trzeba? Wow, jak dużo słodyczy! Spróbujmy! Jakie pyszne! Uff, jak ciężko! Ojej, jak dużo popcornu! Come on! Jestem gotowa o niego powalczyć. Ciekawie się was obserwuję. Kontynuujcie, aktywniej! Wow, to deszcz popcornu! Chociaż muszę przyznać, że trochę mi to przeszkadza. Ale jest pyszne. Chcę więcej.
Widzę, że komuś tu się spodobało. Potrzebuję parasolki, żeby dobrze narysować. Kończymy! Zdążyłam! Ja też! Ups, a ja zupełnie zapomniałam o rysunku. Ups! Zwycięzca jest oczywisty, to Mia! Ten popcorn jest twój. To dużo jak na jedną osobę. Racja, częstujcie się. Podzielmy się z prowadzącym. Nie, nie chcę. Przestańcie! Dziewczyny, wystarczy! Okej. Jestem i mam ze sobą nagrodę. Oto ona. Jaka piękna korona! Wow! Ej! Może być wasza. Dzięki tej koronie będę wyglądać jak księżniczka. Nawet o tym nie masz, Sara. Mój rysunek na pewno będzie najlepszy. Sprawię, że będzie wręcz błyszczeć. Wow, jak fajnie wymyśliłaś. Ja też mam całkiem niezły pomysł. Zrobię sobie prawdziwą koronę. Zobaczmy, co wam wyszło. Widzę już pracę zwycięzcy. Wow! Emma, to ty. Ale moja korona też wygląda świetnie. Nie powiedziałbym tego. Emma, gratulacje. Kurczę, moje marzenia legły w gruzach. Jaka piękna sukienka. Ile kasy. Jestem bogata. Ale ja też mam koronę. Co za dziwna sukienka. Mia, będę szczera. Jest podobna do worka na śmieci. Wow, truskawki. Ciekawe, kto je tu zostawił. Zresztą, co za różnica. Teraz są moje. Cześć, jak dobrze was widzieć. Chyba zapomnieli je obrać. Gdzie się podziała moja czapka? What? A moja? Chociaż to nawet lepiej. Można rozpuścić włosy. A, nie dotykaj mnie! Coś wymyśliłem. Czy wszystko w porządku? Zrobię truskawkowy koktajl. Prawie zapomniałam o mleku. Wygląda na to, że mamy tu potop. Stój! Jestem pewny, że będzie pyszne. Dobra, gotowe. Można próbować. Co za uczta. Jestem taka zmęczona. To był świetny trening. Teraz można chwilę odpocząć. Orzeźwiająca woda mineralna będzie idealna. Jaki piękny dzień. Dookoła jest tak świeżo. Bardzo zimna woda mineralna, super. A teraz mam ochotę na jabłko. Auć, moje zęby! Czas zadać porządny cios. A masz! Chyba zjem to jabłko innym razem. A, poddałeś się. Wyrwę cię z korzeniami. Jestem taki silny.
To mój ząb! Jestem taki głodny! Ten popcorn jest idealny! Zrobię go w mgnieniu oka. Trzeba go tylko włożyć na chwilę do mikrofalówki. Wygląda na to, że mamy imprezę. Zabawmy się naprawdę dobrze w tej dziurze. Masz rację. Zróbmy tu trochę hałasu. Wow, jak głośno eksploduje. Jakoś mi się to nie podoba. Zmęczyłam się. Ja też. No, chyba gotowe. Co to za zapach? Chyba popcorn się przypala. A, jesteś pokryta sadzą. Wygląda na to, że trochę przesadziłyśmy. Mogłem go wcześniej wyjąć. Ej, ty! Postaw mnie na miejscu. Na pewno nie będę tego jadł. Jaka pachnąca herbata. I smakuje wyśmienicie. Nowe miejsce nie jest złe. Tyle, że ten biały kolor w ogóle mi się nie podoba. Trzeba go przyciemnić. Odcień jest świetny. Co za przyjemność. Poza dziwnym uczuciem na zębach. Chyba muszę troszeczkę odświeżyć oddech i wybielić je. Skąd się wziął ten blask? Ode mnie. Przyszłam posprzątać ten bałagan. Odejdź, przeszkadzasz mi. Tak nie może być. Musimy przywrócić biały odcień. Świetnie. I love you. No, od razu inna sprawa. Super. Zobacz, co mam dla ciebie, Sara. Ale ja nie chcę brokułów. Nie marudź. Brokuły są bardzo zdrowe. Tak dobrze jest się położyć. Co to? Zostałem zaatakowany. Pomóżcie mi. No dalej, otwórz usta. No proszę. Patrz, leci do ciebie samolot. Leci prosto do twojej buzi. O, naprawdę? Połóżcie mnie na moim miejscu. Podoba mi się ten samolot. Fuj, to nie smakuje dobrze. Jaka ty jesteś wybredna. Chyba umieram. Jak tu dużo orzechów włoskich. Spróbuję je otworzyć. To nie jest takie proste. Myślałeś, że weźmiesz mnie gołymi rękami? Nie sądzę. Nie poddam się. Proszę bardzo. Jestem już zmęczony. Mam pomysł. Potrzebuję dziadka do orzechów. Słabeusz. Chłopaki, chodźcie tu. Witaj, kolego. Wołałeś nas? Tak, pomóżcie mi się pozbyć tego gościa. Kim są ci faceci? Zaraz ci pokażemy. Nie! Super, udało się. Nic tak nie podnosi na duchu jak batoniki KitKat. Wygląda świetnie. Cześć, ja też cię lubię. Jaka pyszna czekolada. Mam dla ciebie niespodziankę. Boskie.
chcę więcej czekolady. Ha? Kurczę, pobrudziłam sobie dżinsy. Okej. To moja sprawka. Nie wiem, jakim cudem zrobiłam taką wielką plamę. Aha. Postaram się to wyczyścić. To nie działa. Dokąd idziesz? Stój! Niedługo będę miała swój pierwszy pocałunek. Muszę poćwiczyć. Jestem do twoich usług, Emmo. Chodź tu, mój kochany. Okej. Myślę, że to działa. No to teraz mam pewność, że wypadnę okej. Oh, baby. Chciałam ci powiedzieć, że naprawdę cię lubię. Gdzie jest najpiękniejsza dziewczyna na świecie? O nie, Emma! Zdradziłaś mnie! Spójrz, co to jest? Nie wiem, skąd on się tu wziął. Po prostu go wyrzućmy. Nigdy ci tego nie wybaczę. Najfajniejszy chłopak w szkole już tu jest. Wow, jaki ogromny kawałek gumy. Trzeba ją wyrzucić, ale najpierw można nią pograć. Auć, to boli. Super rzut. Nie trafiłem? Nie do wiary. O nie, przykleiłem się. Chodź tu, gumo. Wyrzucę cię. Ale tak dobrze się razem bawiliśmy. Kurczę, nadepnąłem na gumę. Cześć, miło mi cię poznać.